No dotarliśmy na czwartą edycję Letniej Akademii Młodych Chorów. Michał, jesteś entuzjastą angielskiej piłki, ale też czy jesteś entuzjastą angielskiej pogody, bo jednak na nas nie rozpieszczą to. Tak, szczerze mówiąc, to lepsza pogoda była na zimowej Akademii Młodych Chorów, bo wtedy przynajmniej deszcz nie padał. Ale wczoraj, gdy obserwowaliśmy, jak rywalizują drużyny na boiskach w Niewinie, to widać było, że chłopakom też się ta pogoda podoba, bo dużo było ślizgów. Zresztą w kontakcie. Tak, dużo pojedynków, przechwytów. Może to lekko wpłynęło na płynność gry, ale widać było, że jest kilku utalentowanych zawodników. Tobie jak się podobała organizacja całej tej imprezy? Ja jestem pod wrażeniem, bo przede wszystkim przyjeżdżając tu każdy zawodnik dostaje nawet nie namiastkę, ale coś więcej niż coś takiego jak profesjonalny futbol, a to mówimy o chłopcach z roczników 2005-2004. Ich pewnie jeszcze czeka kilka lat dla tych najlepszych, zanim dobiją do klubów profesjonalnych, a tymczasem tu przyjeżdżają i mają treningi mentalne, odnowę, wszystko profesjonalne, trening motoryczny. Wydaje mi się, że trudno o lepsze spędzenie czasu. Ja jeszcze chciałbym być 15 czy też kilkanaście lat młodszy, mieć taką szansę. Niestety, może jakaś Akademia Starych Chorów dla nas. Coś wymyślimy dla nas. Co, bierzemy tą kamerkę na kilku i pokażemy wam, jak wygląda Letnia Akademia Młodych Chorów. Czwarta edycja, podszywka. Nie no, nie ma tragedii. Siemanko. A to pan nagrywał te wszystkie z U21? U21, no. Jest bardzo dobrze, jest dobre szkolenie. Słaba pogoda. Trenerzy wymagający. Atmosfera fajna, super. To prawda, jeżeli chodzi o twoje zainteresowania, że są takie nietypowe. No, pokaż swoje gazety. Już nie mam gazety i piszę do gazet i interesuję się takimi rzeczami. Tak? Na przykład czym się interesujesz? Historią przede wszystkim, poezją i publicystyką i różnymi takimi rzeczami. No dobra, to jakie gazety rzeczywiście tutaj ze sobą przywiozłeś, co czytasz podczas tego lamu? Znaczy, przywiozłem ze sobą gazety głównie historyczne, a tak to czytam różne tygodniki opinii na co dzień. Różne takie społeczne pisma. No chłopaki, a wy co czytacie? Proszę brać przykład z Bundego. Ja mam książki sportowe. Nie na stronie, przyznam. Bardzo fajna książka. Ja mam książkę bardzo lubię. Tak. Co tam, spaliście? Spali, widać, że Bartuś spałeś. Nie. Nie spałeś? Słuchaj, mamę oszukasz, tato oszukasz, ale trenera nie. Ja tu chłopaki, jadę. Dlaczego? Paki, czy wszyscy pamiętają, jakie jest kolejność działań? Będziemy mieć troszkę jednak więcej czasu, więc przyjdziemy na spokojnie, się przebierzemy i 17.30 zaczniemy na dole, okej? Okay? Go! Idziemy! Na deszczyk! Go! Adoks, to nie podoba ci się środek pola Legii? Co? Nie podoba ci się środek pola Legii Warszawa? Nie podoba mi się. Znaczy, podoba mi się, ale brakuje zawodnika jednego. Kogo? No Wadisa. Wadisa, nie? Wadisa, jednak piłkarz. No. Przez duże P. No, tak. Ale Krzysiu Mączyński też jest, wiesz. Góralski tak. Lepszy. Tak. A to właśnie, to jest dwóch synów byłych piłkarzy, czyli tak. Madok Sobociński i proszę, młodszy z rodu Żubeku. No tak. Syn Dzidosława, syn Remigiusza, najlepszy piłkarz, pochwała go tym Bartku sprzed roku, nie Madoc? Tak. A jest coś jeszcze z tym Bartku z tamtej edycji? Ja też biorę. Ale graliście w finale, nie? Nie, oczywiście w finale. Jak z dropa trafię w poprzeczkę? Dobro. To ja z trenerem sobie poradzę. To ja coś trenerem sobie poradzę. O! Czekaj, jeszcze mam jedną szansę. Trzy! Jeszcze jedna! Jeszcze jedna! Ostatnia szansa, podziwię cię robić! Tamtej kałuży! Będzie dyszka! Ja tam w ogóle chyba słyszałem to! Nie, tak! Rządą mnie klatka,
przywodzimy wyraźnie kolano od boku do przodu. Krok za krokiem, klatka piersiowa cały czas skierowana w moją stronę. Krok za krokiem. To samo tyłem odwodzimy. Hop, prawa, lewa, klatka cały czas skierowana w moją stronę. Brawo, brawo, brawo. Otwarta pozycja cały czas. Ładny pas wewnętrzną częścią stopy. To jest przyszły reprezentant Polski. Miejmy nadzieję. Na pewno. Będziesz pracował, będziesz grał w reprezentacji Polski. Świetny chłopak, świetnie się prezentuje na tym zgrupowaniu Legia Warszawa już w tej chwili, tak? Tak, tak. Będzie mieszkał z Nikodemem Niskim w pokoju. Pozdrów od razu Nikodema. Dobrze. Ksywka Carles Puyol. Carles Puyol, tak. Carles Puyol. Nie musimy mówić dlaczego. Jeszcze? Nie, chodź, Wiktor, halo! Brawo! Brawo! Szybciej! Nie ma! Chodź do gry! Ty. Gorzowa. Gorzowa. Walukiewicz jest Gorzowa. Ja Arka Gdynia, tak ogólnie. Nie kojarzysz Walukiewicz? Ja, o, ja. Najlepszy zawodnik ja Arka Gdynia. Ty Arka Gdynia? No. Poważnie? Nie no, Olimpia. Olimpia Gdynia? Olimpia jaka? Elbląg. Elbląg? Kurde, Elbląg, Elbląg, Elbląg. Gdzie to jest? Koło Gdańska. Elbląg, koło Gdańska? Koło Gdańska. Uwaga już! Zmiana! Już płynnie, rzuć ręką do trenera! Lekowo! A to wakacje książki czytasz? Lektury? No mam mamę, no odcinkę. Ale pekowo się ułożyło. Co czytasz? I to polskiego jeszcze, co? No właśnie. Krzyżaków? Krzyżaków jeszcze czytałem. A czytałeś? Tak? Mama wie o tym? Wie. To pozdrów mamę, pomachaj. Serdecznie pozdrawiam, buziaczki. Czytaj, czytaj, bo tu kolega to jest na etapie króla Maciusia pierwszego na bank. Nie wiem, po mały książę. Nie żartuj, że takie lektury już czytasz. Łatwiej, brawo Wiktor. Brawo, rzuci raz. Było, było. Dobre! Najstarszy żegna. Tak jest. Ale będzie merytoryczna rozmowa na łącza z piłkę? Do przeczytania w weekend. Obiecuję. No Kamil Szut, człowiek, który był już chyba na wszystkich edycjach Letniej Akademii tak Młodych jest. Orłów. Tak, jedno co się na pewno zmieniło to... Sztab. Sztab, to na pewno. I też trenerzy od przygotowania fizycznego. To jest chyba taka największa zmiana w tej edycji. Dokładnie. No to między innymi wracamy do tego, że te sztaby są bardziej rozbudowane, co daje na pewno jakąś lepszą jakość. I nam trenerom duży komfort, że możemy się skupić na jakimś mniejszym wycinku pracy, na tym, na czym się najlepiej znamy. I pozostałe rzeczy oddajemy chłopakom, którzy też są świetnymi fachowcami. No ty na co dzień pracujesz z młodzieżą, też wiemy, że specyfika tej pracy jest taka, no, że nie zawsze ten materiał jest taki sam jakościowo, prawda? Jedne roczniki są lepsze, inne troszeczkę słabsze, ale jak byś ocenił poziom tej edycji? Myślę, że mimo wszystko jakiś tam poziom przyzwoity jest zachowany. Natomiast ja gdzieś tam wracam z takim dużym sentymentem do rocznika 2002, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. I mocno trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że za rok w eliminacjach dadzą radę i myślę, że będzie ok. To jest twój drugi wyjazd tego typu. Byłeś wcześniej na zimowej edycji. Tak chciałem cię zapytać o świadomość tych młodych chłopaków, jeżeli chodzi o ćwiczenia po treningach, tak? Czyli to jest ta działka, którą ty się zajmujesz. Widzisz, że to u nich rośnie, jest na wysokim poziomie w miarę? Czy musisz się uświadamiać? Z rocznikiem 2-4 już miałem przyjemność współpracować, więc tutaj ci zawodnicy, którzy byli z nami na ZAMO, uważam, że są takimi tutaj pierwowzorami dla innych do naśladowania. Natomiast w roczniku 2005 to głównie praca edukacyjna, uświadamianie tych zawodników,
Czy oni są świadomi od początku, czy byli? Ciężko powiedzieć, bo była bardzo duża rozbieżność. Byli zawodnicy z czołowych akademii w Polsce i z małych klubów. To też zawodnicy z mniejszych klubów po prostu nie mieli nigdy z tym żadnej styczności. To też nie mogli tego robić. No tak, to są też młode organizmy i tak pewnie oglądają nas młodzi widzowie. Jakie ćwiczenia są najważniejsze po takich jednostkach treningowych, jakie aplikujecie tak, tutaj na tak naprawdę dla nich najważniejsze jest dobrze się odżywiać. Jeżeli będą dobrze się odżywiać, ten organizm będzie naturalnie się regenerował. Niemniej jednak warto dodać dodatkowe elementy regeneracji, chociażby proste rolowanie, czy różnego rodzaju inne bodźce treningowe. Dzisiaj chociażby mieliśmy okazję z chłopcami przeprowadzić taką jednostkę pod kątem wzmacniania, połączone też z elementami rolowania.